W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu trwa właśnie finał powiatowy ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej pod tytułem Młodzież zapobiega pożarom. W eliminacjach powiatowych uczestniczy 39 zawodników z wszystkich gmin powiatu rawickiego, którzy zostali wyłonieni w ramach eliminacji szczebla gminnego. Finał powiatowy składa się z trzech części. Najpierw był test pisemny, później odpytywanie ze znajomości gaśnic, a potem strażacy przepytywali poszczególnych zawodników ze znajomości sprzętu ratowniczego. Teraz w tej chwili właśnie trwa sumowanie wyników z tychże części i zakwalifikujemy po 3 osoby z każdej grupy wiekowej do ścisłego finału. Ten ścisły finał będzie polegał na tym, że każdy z uczestników wylosuje kopertę zestawem 3 pytań i przed komisją sędziowską będzie musiał na te pytania odpowiedzieć. Zdobywcy pierwszych miejsc w grupie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będą reprezentować powiat rawicki w eliminacjach szczebla wojewódzkiego.